Pomoc okazywana Żydom w czasie okupacji niemieckiej to jedna z najbardziej chlubnych kart polskiej historii. Dziś jednak w szczególny sposób podkreślamy znaczenie czynów cichych, lokalnych bohaterów, których heroiczna postawa wobec zagłady Żydów nie jest znana ogółowi społeczeństwa. To ich, zgodnie z nazwą projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Pileckiego, pragniemy zawołać po imieniu. Tutaj, w Ostrowi Mazowieckiej, upamiętniamy Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską, które mimo świadomości grożącej kary śmierci udzieliły schronienia Żydom. To jest istotne i ważne, żeby o tych ofiarach i o tych postawach po prostu ludzkich pamiętać. Jeśli nie będziemy pamiętać my, to nikt nie będzie pamiętał. To my powinniśmy o nich pamiętać. Te osoby powinny być także upamiętnione w taki sposób w miejscowościach, w których żyły. Taka uroczystość jak dzisiaj, ona świadczy o tym, że ci ludzie bardzo kochali życie. Bardzo kochali życie i ludzi i mieli takie wartości, że to życie jest najcenniejsze i trzeba każdemu pomagać, trzeba chronić to życie swoje i innych. Jeżeli nie da się innych ocalić, to właściwie nie ma po co żyć.